W poprzedniej, pierwszej części dowiedzieliśmy się sporo ciekawych faktów na temat młodości oraz pochodzenia księżniczki Zofii, czyli Katarzyny Wielkiej. Doszliśmy aż do momentu jej ślubu 1 września 1745 roku z wielkim księciem Piotrem. W tej części dowiemy się wiele na temat tego, jak wyglądało małżeństwo Katarzyny z Piotrem, czy było pełne miłości i szczęścia. Czy pojawiły się zdrady, kto zdradzał pierwszy, a kto drugi i dlaczego? Dlaczego Katarzyna została angielską agentką, kiedy zaczęła spiskować i czemu? Poruszę również inne ciekawe wątki, których nie chcę w tym momencie zdradzać. Tymczasem zapraszam na drugi odcinek na temat Katarzyny Wielkiej. Gdy wielki książę Piotr Fiodorowicz poślubił wielką księżną Katarzynę, ona miała wówczas 16, a on 17 lat. Początek ich małżeństwa nie był najlepszy. Abstrahując od faktu nieudanej nocy poślubnej, w której późną nocą pojawił się pijany Piotr, dalszy rozwój sytuacji był równie niekorzystny. Katarzyna Wielka od samego początku czuła i widziała, że młody nastolatek Piotr wcale jej nie kocha i nie darzy jej jakimś specjalnym uczuciem czy fascynacją. Sam Piotr się z tym też zbytnio nie krył, gdyż 3 tygodnie po ślubie powiedział Katarzynie, że jest zakochany w dwórce pannie Kar, która notabene była honorową druhną cesarzowej. Na dworze rosyjskim nastoletni i jeszcze niezbyt dorosły Piotr Fiodorowicz odstawiał różne sceny. Stojąc niedaleko od Katarzyny, miał powiedzieć swojemu szambelanowi hrabiemu Divier, że w sumie to nie ma porównania między dworzanką Kar a Katarzyną. Szambelan twierdził inaczej i kłócił się o to z Piotrem. Kłótnię na ten temat widziała i słyszała Katarzyna. Tego typu deklaracje i docinki nie sprawiały, że czuła się w jego towarzystwie najlepiej. Katarzyna twierdziła, patrząc w przeszłość, że jeśli jej mąż byłby choć trochę rozsądny, to by postarała się go kochać, jeśli by tego tylko chciał. Tak jednak nie było. By wręcz nie umrzeć z zazdrości, postanowiła zrobić wszystko, by nie zakochać się w nim bez pamięci, gdyż on jej nie kochał. Katarzyna uznała, że w takiej sytuacji nie ma wyjścia i najlepiej będzie, gdy przestanie żywić do Piotra jakiekolwiek uczucie, gdyż dawał jej wiele razy do zrozumienia, że jest mu kompletnie obojętna. Sercową decyzję Katarzyny ułatwiał także fakt, że jej mąż, wielki książę Piotr Fiodorowicz, tutaj po lewej i po prawej, jeszcze jakiś czas przed ślubem z nią przechorował ospę, która pozostawiła blizny na jego twarzy, oszpeciła go i doprowadziła do tego, że częściowo wyłysiał. Nie był więc jakimś specjalnie atrakcyjnym ciachem. Katarzyna brzydziła się nim nie tylko z powodów estetycznych. Piotr uchodził na dworze rosyjskim za ignoranckiego, wrednego i aroganckiego młodzieniaszka, uosabiającego najgorszy stereotyp niemieckiego księcia z pomniejszych rodów w XVIII wieku, a jego maniery były podobno na tak niskim poziomie, że wywoływały wręcz obrzydzenie. Piotr interesował się wszystkim, co miało związek z wojskiem. Do tego uważał, że jako książę ma prawo nie liczyć się z uczuciami innych osób. Katarzyna przekonała się o tym od samego początku najboleśniej. Jej mąż Piotr Fiodorowicz kochał parady wojskowe i mundury, od butów oficerskich po guziki aż po broń. Nie była to jednak jakaś wymyślona przez niego psychoza.
Miało to związek bardziej z tym, że już od dzieciństwa jego ojciec Karl Friedrich, czyli Karol Fryderyk, indoktrynował go ideą zemsty przeciwko Danii, od której jego syn miał odzyskać integralność terytorialną swojego księstwa Holsztynu. Z tego powodu książę Karol Fryderyk, tutaj po lewej, wychowywał Piotra w pruskim stylu wojskowym, gdy w wieku 9 lat kazał go awansować ze stopnia podoficera na podporucznika, małemu Piotrowi bardzo to zaimponowało. Poza tym dzieciństwo Piotra było ciężkie, gdyż wychowywał się bez matki, Anny Petrowny, tutaj po prawej, gdyż zmarła kilka tygodni po jego narodzinach, a jego ojciec, Karol Fryderyk, zmarł, gdy Piotr miał tylko 11 lat. Od tej pory Piotr był pod surową kuratelą książęcych funkcjonariuszy i dopiero wtedy odnalazł w wojsku poniekąd substytut rodziny, stając się fanatykiem armii oraz wszystkiego, co było z nią związane, poza strzelaniem z armat, gdyż do końca życia podobno się ich bał. Po ślubie z Katarzyną nadal kochał parady wojskowe i uwielbiał bawić się żołnierzykami. Chował je pod wspólnym łożem i gdy tylko mógł po kolacji, zamykał się w sypialni i gdy wszyscy już poszli, wyciągał je spod łóżka i bawił się nimi na ogół do drugiej w nocy. Z początku udało mu się nawet wciągnąć w te zabawy figurkami żołnierzyków żonę Katarzynę, którą przebierał jak i siebie samego w pruskie mundury wojskowe, gdyż fascynowała go armia pruska. Te nietypowe i nader dziwne upodobania Piotra mają uzasadnienie w jego niełatwej przeszłości. Nigdy nie oceniajmy kogoś pochopnie, bo niemal zawsze nie znamy całej historii życia innych ludzi. Do innych ekstrawagancji wielkiego księcia Piotra Fiodorowicza należało to, że chętnie zamawiał i czytał modlitewniki luterańskie oraz opisy najróżniejszych procesów i egzekucji złodziei i przestępców, którzy byli wieszani lub podlegali brutalnej karze łamania kołem. Piotr miał więc ciekawy gust literacki, będący dość oryginalną mieszanką, nie pasującą zbytnio do siebie, ale jak najbardziej do niego samego. Mimo wszystko Katarzyna Wielka uchodziła na dworze rosyjskim za osobę cieszącą się życiem, mimo iż mąż Piotr traktował ją z dużą rezerwą. Do tego miała opinię inteligentnej. Czas wolny spędzała grając na instrumentach muzycznych, dużo czytała. Szczególnie interesowała ją historia i polityka. Traktowała to jako przygotowywanie do swojej przyszłej roli jako caryca. Sporo czasu poświęcała analizowaniu polityczno-teoretycznych dzieł Voltaire'a i Montesquieu'a. Próbowała wyciągać z nich wnioski, by móc lepiej zrozumieć politykę państwa oraz mechanizmy polityczne na dworze rosyjskim, a także w Europie. Sięgała też po dzieła antyczne rzymskiego historyka Tacyta. Czytała też różne książki historyczne oraz filozoficzne. W czasie wolnym chętnie tańczyła, chodziła na polowania, uwielbiała też bale, szczególnie maskowe, jeździła też konno. Katarzyna brała również aktywnie udział we wszystkich mszach i uroczystościach religijnych, angażując się tym samym w życie religijne w środowisku dworskim, dając jednocześnie dowód na to, że utożsamia się osobiście z tradycjami i wiarą ludu rosyjskiego, co było bardzo pozytywnie odbierane. Piotr w przeciwieństwie do Katarzyny przebywał w swoich pałacach w Oranienbaum, zwanym obecnie Lomonosow i będącym formalnie administracyjną częścią Petersburga. W ów pałacach w Oranienbaum Piotr poświęcał się temu, co uwielbiał najbardziej, czyli wszystkiemu, co było związane z Prusami, w szczególności wojskowości pruskiej, od parad poprzez musztrę, broń i mundury.
A wieczorami bawił się zabawkowymi blaszanymi żołnierzykami równie chętnie jak kilka lat wcześniej, do pierwszej lub drugiej w nocy. Piotr grał też z umiłowaniem na skrzypcach, także solo na koncertach orkiestry dworskiej. Gra na skrzypcach wychodziła mu ponoć bardzo dobrze i miał w tej dziedzinie ewidentny talent. Poza tym Piotr, w przeciwieństwie do Katarzyny, kiepsko mówił po rosyjsku. Nigdy się tego języka dobrze nie nauczył, gdyż najchętniej rozmawiał tylko po niemiecku. Z racji, że mąż wielkiej księżnej Katarzyny, wielki książę Piotr Fiodorowicz, nie wykazywał względem Katarzyny zbytniego zainteresowania i nie było między nimi żadnych bliskich relacji, Katarzyna zaczęła wkrótce romansować z innymi mężczyznami, gdyż jej mąż nie krył się z tym, że ma różne fascynacje innymi dwórkami i z nimi flirtuje oraz spędza czas. W zasadzie po ślubie w 1745 roku, do wczesnych lat 50. XVIII wieku, Piotr nie miał z Katarzyną żadnych bliskich relacji małżeńskich. Na początku lat 50. Piotr przeszedł jednak operację w celu wyleczenia go z wady napletka członka utrudniającą mu odbycie stosunku, czyli tak zwanej stulejki. Najprawdopodobniej Piotr został poddany obrzezaniu, by wyeliminować tą wadę. W międzyczasie caryca Elżbieta, tutaj po lewej i po prawej, porządnie się już niecierpliwiła, dlaczego Piotr i Katarzyna nie mają jeszcze dziecka. W końcu sfatała sztucznie ten związek po to, by zbudować nową linię dynastyczną. Mniejsza o to, że nie szły za tym żadne uczucia poszkodowanych wybrańców, z czego rodziła się tylko wzajemna niechęć do siebie po obu stronach. Po dwóch wcześniejszych poronionych ciążach Katarzyna wreszcie urodziła 1 października 1754 roku swojego syna, czyli przyszłego cara Pawła I, tutaj po lewej i po prawej. Poród był długi i bolesny, także dlatego, że syn Katarzyny został krótko po porodzie jej odebrany nakazem carycy Elżbiety, która przejęła wychowywanie syna Katarzyny. Dopiero po 40 dniach Katarzyna ponownie ujrzała swoje dziecko i pozwolono jej widzieć się z synem, ale tylko sporadycznie. Do dziś nie jest do końca jasne, kto był ojcem Pawła I tutaj na obrazach. Jego oficjalny ojciec, wielki książę Piotr, uznał co prawda swoje ojcostwo, ale sama Katarzyna w przyszłości będzie twierdziła, że było inaczej. No cóż, testów DNA wtedy nie mieli. Mogli co najwyżej liczyć dni i rokować po wyglądzie. W każdym razie ojcostwo Piotra było już wtedy poddawane w wątpliwość z racji, iż Katarzyna miała w tym czasie bliskie relacje ze swoim pierwszym kochankiem, Siergiejem Sałtykowym, tutaj po środku, z którym, jak Katarzyna Wielka sama twierdziła, miała pierwsze intymne kontakty. Caryca Elżbieta pozbyła się dość szybko kochanka Katarzyny, czyli szambelana Siergieja Sałtykowa, tutaj po prawej, odsyłając go jako dyplomatę do Szwecji po narodzinach syna Katarzyny, względnie syna Piotra lub Siergieja, czyli Pawła I. Katarzyna uniknęła w ten sposób skandalu i ewentualnych szkód na swoim wizerunku jako wielka księżna i oficjalna pretendentka do tronu. Po narodzinach syna Pawła I stosunki Katarzyny z jej mężem Piotrem Fiodorowiczem zaczęły się dość szybko pogarszać. Piotr po narodzinach ich oficjalnie uznanego syna miał zwyczaj mawiać o Katarzynie spasiona wariatka. Od tego momentu nie krył się nawet z tym, że miał i ma różne kochanki. Elżbieta Worącowa, tutaj na obrazach, była najsłynniejszą z nich.
Od listopada 1750 roku służyła wielkiej księżnej Katarzynie jako dwórka z funkcją jej pokojówki. Miała wtedy 11 lat. Po kilku latach stała się nieoczekiwanie kochanką męża Katarzyny, a po 1754 roku stała się oficjalną faworytą wielkiego księcia Piotra. Katarzyna tutaj na obrazie miała o niej nie najlepszą opinię. Twierdziła, że Elżbieta Worącowa jest brzydka, ponieważ miała blizny na twarzy po przebytej ospie. Tutaj akurat pasowała do Piotra. Do tego Katarzyna uważała, że Elżbieta Worącowa jest brudna i ma brzydki zapach. Czy była to tylko zazdrość o kochankę, trudno powiedzieć. Elżbieta Worącowa, tutaj po lewej, miała opinię grubej i źle zbudowanej, szerokonogiej, ale za to inteligentnej kobiety na dworze rosyjskim. Z tych powodów kwestionowano wybór Piotra na dworze i twierdzono, że nie ma w ogóle gustu. Poza tym pojęcie grubej i szerokonogiej jest tak subiektywne, że trudno tutaj polemizować, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach anoreksja i stany okołoanorektyczne są wręcz sztucznie promowane w mediach i różnych teledyskach, a nie trzeba być jakimś geniuszem, by móc stwierdzić, że ekstrema w tej czy innej sferze nikomu dobrze nie służą. Mimo wszystko Katarzyna nie pozostawała dłużna i nie próżnowała w szukaniu doznań. Miało to swoje powody w podejściu jej męża do niej, a nie na odwrót, co już opisywałem. Aczkolwiek o tym na ogół nikt nie wspomina, szukając tanich sensacji, podkręcających liczbę wyświetleń na różnych platformach przy pomocy tej prostej psychotechniki manipulującej widzem, bo seks i strach najlepiej i najszybciej się sprzedaje. W takiej narracji Katarzyna jest przedstawiana nader jednostronnie jako nimfomanka. Cały temat jest zupełnie spłycany. Często nawet nie podaje się żadnej przyczyny romansów Katarzyny. Nie wspomina się nawet o jej sytuacji w małżeństwie z wielkim księciem Piotrem. Wracając do Katarzyny, to po odesłaniu jej kochanka, Siergieja Sałtykowa, nawiązała ona płomienny romans ze Stanisławem Augustem Poniatowskim, tutaj po środku, którego drugie imię aż do koronacji brzmiało Antoni. Był on wówczas sekretarzem brytyjskiego ambasadora Sir Charlesa Henbury Williamsa, który przedstawił wielkiej księżnej Katarzynie naszego Stacha. Dzięki tym okolicznościom mogli się zapoznać. Swoją drogą ambasador Williams był niezłym aparatem, gdyż jako dyplomata z dala od swojej żony miał bogate życie towarzyskie i co rusz różne kochanki, dzięki czemu ciężko zachorował na syfilis, czyli tak zwaną kiłę. Nie raczył poinformować o tym żony. Mało tego, wracając do domu, zaraził ją. Gdy jego żona Lady Frances Coningsby zorientowała się, dlaczego musi się leczyć i że jej mąż ignorował jej symptomy, nie informując jej o konieczności leczenia, zostawiła go. Skutkiem powikłań po przebyciu syfilisu ambasador Williams umrze w zaawansowanym stanie choroby psychicznej 2 listopada 1759 roku. Wróćmy jednak do romansu Katarzyny ze Stachem. Katarzyna Wielka poznała Stanisława w czerwcu 1755 roku w Petersburgu, gdzie przebywał od tego miesiąca jako sekretarz brytyjskiego ambasadora Williamsa. Ale romans nawiązali dopiero w grudniu po kilkumiesięcznej grze wstępnej. Ona miała wtedy 26, a on 23 lata. Widocznie dobrze się spisał i rozpalił bardzo wielką księżną Katarzynę, gdyż podobno już wtedy obiecała mu, że zrobi z niego króla Polski. Mimo wszystko Stanisław August Poniatowski był niejako w zagrożeniu. Wiele osób wiedziało, że ma romans z wielką księżną Katarzyną
i to do tego pod okiem carycy Elżbiety i wielkiego księcia Piotra. Nie wróżyło to niczego dobrego. Będąc mało znaczącym sekretarzem ambasadora Williamsa, życie Stanisława było w niebezpieczeństwie. Dlatego za namową i z pomocą brytyjskiego ambasadora ulotnił się na jakiś czas z Rosji, gdyż obawiał się, że jego afera z Katarzyną zostanie zdemaskowana. Ale w 1757 roku Stanisław powrócił, tym razem jako poseł saski i bynajmniej nie zapomniał o Katarzynie. Było to tylko możliwe dzięki osobistej interwencji Katarzyny Wielkiej, która niejako zamówiła go do Petersburga i zażądała jego jak najszybszego powrotu. Tak się też stało, Stanisław wrócił w jej ramiona. Ich płomienny romans kwitł dalej. Jak to w życiu bywa, wszystko do czasu. Powodem było przyłapanie na gorącym uczynku przez Straż Pałacową 6 lipca 1758 roku w nocy zabawiającego się Stanisława Augusta Poniatowskiego z wielką księżną Katarzyną. W wyniku tego Stanisław opuścił Rosję 14 sierpnia 1758 roku w obawie o swoje życie. Nie trzeba było długo czekać i okazało się, że Katarzyna zaszła w ciążę. Już wtedy spekulowano, że jest to tak naprawdę dziecko Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdyż nie było wielką tajemnicą, że romansowali. Najprawdopodobniej owocem tego związku była córka Anna Piotrowna, którą Katarzyna urodziła 20 grudnia 1757 roku. Można by rzec, piękny prezent na święta. Więcej na temat romansu Katarzyny i Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz losów tego drugiego znajdziecie w specjalnym materiale mojego autorstwa na ten temat pod tytułem Kacha Stacha. Na co wszystkich ciekawych tego tematu szczególnie zapraszam. Ciąża Katarzyny i późniejsze narodziny córki Anny wprawiły Piotra w konsternację. Podobno na wieść o tym, że Katarzyna jest w ciąży, miał powiedzieć: Bóg jeden wie, dlaczego moja żona znów jest w ciąży. Wcale nie jestem pewien, czy to dziecko jest ode mnie i czy powinienem wziąć je na własny rachunek. Na ten komentarz miała wściec się Katarzyna i wyładowała swoją złość na Piotrze, na co ten miał odpowiedzieć: idź do diabła. Według innej wersji słowa te Piotr miał powiedzieć do wysłannika Katarzyny, który postawił mu ultimatum Katarzyny, żeby przyznał się do tego, że nigdy z nią nie spał lub zaakceptował ojcostwo. Od razu po narodzinach córka Katarzyny została odebrana jej przez carycę Elżbietę, tutaj po lewej i po prawej, w celu wychowania z dala od matki, podobnie jak wcześniej jej syn Paweł I. Katarzyna nie miała nawet prawa nadać swojej córce imienia. Jej córka Anna od samego początku była słaba i często chorowała. Zarówno domniemany ojciec Stanisław August Poniatowski, ani ewentualny ojciec Piotr, ani matka Katarzyna nie interesowali się zbytnio córką Anną, także z racji na to, że dostęp do córki był ograniczony i była ona pod pełną kontrolą carycy Elżbiety. Ostatecznie dość szybko Anna, córka Katarzyny i prawdopodobnie Stanisława Augusta Poniatowskiego, zmarła 19 marca 1759 roku. Miała tylko 14 miesięcy. Angielski ambasador w Rosji Sir Charles Hanbury Williams, który swego czasu podsunął Katarzynie swojego sekretarza Stanisława Augusta Poniatowskiego, był także zaufanym przyjacielem wielkiej księżnej Katarzyny, czyli przyszłej carycy Katarzyny Wielkiej, względnie Katarzyny II, tutaj po prawej, która swoje imię z imienia Zofia zmieniła na Katarzynę na cześć matki carycy Elżbiety, czyli carycy Katarzyny I, tutaj po lewej,
która, jak wspominałem w poprzedniej części, miała polskie pochodzenie i tak naprawdę nazywała się Marta Helena Skowrońska. Katarzynę łączyło z ambasadorem jednak coś więcej, gdyż ambasador Williams tutaj po lewej regularnie przekazywał Katarzynie spore sumy pieniędzy w formie podarunków lub pożyczek. Oczywiście na zasadzie coś za coś, ponieważ nie ma nic za darmo. W zamian angielski ambasador Williams otrzymywał poufne i tajne informacje w formie listów lub podczas rozmów z nią. Katarzyna w swoich listach do niego podpisywała się w celu konspiracji fikcyjnym imieniem i nazwiskiem mężczyzny. Szczególnie pod koniec 1756 roku wielka księżna Katarzyna okazała się szczególnie przydatna ambasadorowi Williamsowi, gdyż to od wtedy przekazywała mu cenne informacje po wybuchu tzw. wojny siedmioletniej. Katarzyna informowała go m.in. o stanie i liczebności armii oraz o planach rosyjskiej ofensywy na sojusznika Anglii, Prusy. Anglicy przekazywali te informacje dalej poprzez Londyn do Berlina, gdzie trafiały do króla Prus Fryderyka II Wielkiego, tutaj po lewej i po prawej. Katarzyna Wielka była więc niejako angielską agentką pod okiem swojej mentorki carycy Elżbiety, której zawdzięczała swoją pozycję. No cóż, najciemniej jest podobno pod latarnią. Katarzyna dopuszczała się więc zdrady Rosji i jej interesów za pieniądze, a otrzymywała ich dużo. Przykładowo w 1750 roku otrzymała od Williamsa 50 tysięcy rubli, a w listopadzie 1756 roku dostała 44 tysiące rubli. Pewnie się zastanawiacie, co było głównym powodem tego, że Katarzyna brała pieniądze od Anglików. Nie robiła tego z pobudek politycznych czy jakiejś specjalnej sympatii. Jej wydatki przekraczały po prostu jej budżet jako wielka księżna Rosji i potrzebowała co rusz podreparowywać swój budżet. A że jej kumpel i przyjaciel oferował kasę za informacje oraz wsparcie, to chętnie na to przystała. Angielskie pieniądze od ambasadora Williamsa tak ją cieszyły, że obiecywała mu nawet w swoich listach, że doprowadzi Rosję do sojuszu przeciwko wspólnemu wrogowi Francji, której wielkość była jej zdaniem hańbą dla ówczesnej Europy. Inną kwestią jest, czy Katarzyna zdawała sobie w pełni sprawę, jak bardzo przekazywane przez nią informacje mogły wpłynąć na niekorzyść Rosji. Niegdysiejsza księżniczka Zofia, czyli wielka księżna Katarzyna, zagnieździła się tymczasem coraz mocniej na rosyjskim dworze. Obstawiała różne ewentualne możliwości i doszła do wniosku, że musi w taki czy inny sposób zneutralizować swojego męża Piotra III, do którego czuła głęboką osobistą urazę. Jej pierwsze plany na taki konkretny spisek uknęła już w 1756 roku, gdy cesarzowa Elżbieta zachorowała. O planowanym spisku informowała w swoich listach angielskiego ambasadora Williamsa, który pompował na ten cel dalej kasę w Katarzynę, a ona przeznaczała ją na łapówki i przekupstwo istotnych postaci w razie ewentualnego przewrotu. Powoli zbierała szabelki przeciwko mężowi wielkiemu księciu Piotrowi w razie śmierci cesarzowej Elżbiety Piotrownej. Katarzyna przekupiła m.in. jeden z pułków gwardii cesarskiej. W jej plany był wtajemniczony kanclerz Rosji Bestużew, który obiecał udzielić jej wsparcia podczas zamachu stanu. Jednak ostatecznie okazało się, że cesarzowa Elżbieta Piotrowna wyzdrowiała, aczkolwiek pod koniec 1757 roku miała wylew, z którego jako tako wyszła cało.
Na początku 1758 roku cesarzowa Elżbieta wyczuwała już od pewnego czasu jakiś większy spisek i postanowiła zadziałać. Kazała aresztować jej zaufanego, wieloletniego kanclerza Aleksieja Bestuże-Warjumina, tutaj po prawej, który kontrolował i prowadził z jej nadania politykę zagraniczną Rosji od 20 lat. Cesarzowa Elżbieta wcześniej aresztowała 1 listopada 1757 roku feldmarszałka Stiepana Fiodorowicza Apraksina, tutaj po prawej, z którym Katarzyna Wielka miała dobre kontakty. Został on oskarżony o zdradę stanu z powodu posądzenia o przyjmowanie łapówek od pruskiego króla i wstrzymania ofensywy na pruskim terytorium w tzw. wojnie siedmioletniej, gdzie Rosja walczyła przeciwko Prusom. Tak naprawdę feldmarszałek Apraksin poniósł w ofensywie spore straty i chciał przeczekać do dosłania posiłków. Miał też problemy z aprowizacją. Ustawiał się też, jak i inne wpływowe osobistości w Rosji, z racji na słabnącą na zdrowiu cesarzową Elżbietę, pod przewidzianych następców, czyli Piotra III i Katarzynę, którzy uchodzili za propruskich, szczególnie ten pierwszy. Apraksin nigdy jednak tego nie doczekał, gdyż zmarł oficjalnie na atak serca 28 sierpnia 1758 roku w więzieniu, choć istnieją przypuszczenia, że ktoś mu w śmierci pomógł. Kontynuowana wojna z Prusami kosztowała Rosję ogromne pieniądze. Spowodowało to inflację dobijającą ludność w kraju. Wojna ta zablokowała również wszystkie istotne i ambitne reformy, jakie cesarzowa Elżbieta planowała wprowadzić podczas swoich rządów. Do tego, jak wspominałem, ten konflikt zbrojny spowodował sporą inflację w Rosji. Kolejny dowód na to, że wojny nie mają najmniejszego sensu. Ktoś na nich zawsze zarabia na 5 generacji w przód, ale 99% społeczeństwa na nich zawsze traci. Katarzyna Wielka miała wielkie szczęście, gdyż jej wielki sojusznik, kanclerz Bestużew, tutaj po lewej, przed aresztowaniem zdążył spalić całą korespondencję z Katarzyną oraz wszelkie dowody na ich spisek. A w dzisiejszych czasach w takich sytuacjach giną całkiem przypadkowo setki SMS-ów i maili, w szczególności od pewnych firm farmaceutycznych i innych dobroczyńców. Matka Katarzyny, księżna Joanna Elżbieta Holstein-Gottorf, tutaj po lewej, za szpiegostwo na rzecz Prus i knucie intryg na dworze rosyjskim przeciwko zwolennikom sojuszu z Austrią na korzyść Królestwa Prus, została wygnana z rosyjskiego dworu po 2 latach od przybycia do Rosji. Od carycy Elżbiety, tutaj po prawej, otrzymała nawet zakaz wszelkiej korespondencji ze swoją córką. Matka Katarzyny została zmuszona opuścić Rosję i swoją córkę kilka tygodni po ślubie Katarzyny z wielkim księciem Piotrem. Nie zobaczyła potem już nigdy swojej córki Katarzyny. Reasumując, Katarzyna mogła mówić o wielkim szczęściu. Odkrycie jej spisku pozbawiłoby ją wszelkich wpływów i prawdopodobnie kosztowałoby ją, jeśli nie życie, to pokazowy proces, zniesławienie w kraju, wygnanie lub więzienie i prześladowania. Mimo wszystko jakieś konsekwencje poniosła, gdyż Katarzyna w walce o władzę straciła wszystkich istotnych sojuszników, gdyż nawet angielski ambasador Williams został odwołany z powrotem do Londynu w lutym 1758 roku ze względu na jego szybko pogarszający się stan zdrowia.
Katarzyna Wielka, czyli Katarzyna II, nie złożyła jednak broni. O tym, jak dalej potoczą się jej losy, dowiemy się w następnej, trzeciej części naszej historii na temat jej życia. Jej zagmatwana droga do zostania carycą jest już coraz bliżej końca, ale najpierw trzeba będzie wyjaśnić, jak do tego doszło, ponieważ nie było to takie proste. Caryca Elżbieta wciąż żyła, a to mąż Katarzyny, Piotr, był przewidziany na cara, a nie ona. Na koniec mam nadzieję, że druga część na temat Katarzyny Wielkiej się Wam spodobała. Jeśli tak, zostawcie koniecznie komentarz i kciuka w górę. Dziękuję wszystkim za poświęcony temu materiałowi czas, wszelkie subskrypcje, wsparcie oraz uwagę. I zapraszam na pozostałe materiały na moim kanale. Tymczasem zapraszam wszystkich na część muzyczną tego materiału, gdyż nie jest to jeszcze koniec. Do usłyszenia już wkrótce. Thank you.
Thank you.